Dzień dobry Państwu, Jacek Kurowski. Witam bardzo serdecznie w specjalnym wydaniu programu Oko w Oko. Dziś gościem specjalnego wydania Czesław Michniewicz, nowy trener reprezentacji Polski. Dzień dobry Panie trenerze. Witam serdecznie, dzień dobry. Panie trenerze, wielu selekcjonerów miało przed sobą kiedyś pierwszy mecz. Miało za sobą konferencję prasową. Wielu miało nad sobą parasol ochronny, otwarty od samego początku. Ja mam wrażenie, że Pan jest trochę z innej bajki. Pan ma zupełnie inną sytuację startową. Jak się Pan z tym czuje? Na pewno nie jest to łatwe, ale przeżywałem mniej więcej ponad rok temu podobną sytuację, przychodząc do Legii Warszawa, też nie było różowo, też nikt przede mną czerwonego dywanu nie rozkładał, a finał był taki, że zdobyliśmy Mistrzostwo Polski w dobrym stylu, awansowaliśmy do Ligi Europy, końcówka była trudna i później już musiałem odejść, ale uważam, że była to fantastyczna przygoda dla mnie i też dobry wynik sportowy. I no to samo liczę tu w reprezentacji, że trenera tylko broni wynik. Można dużo rzeczy mówić, opowiadać, a na końcu jest boisko i chcemy przemawiać czynami. Nieważne, co dzisiaj powiem, kto co mój temat powie i tak wszyscy będą mnie rozliczać tego, co się wydarzy w Moskwie. To prawda. Najlepiej dla Pana by było, gdyby ten mecz był pojutrze z Rosją. Wtedy byłoby szkoda, mniej... bo jeszcze nie wszystkich poznam. Może tak. Panie trenerze, dlaczego o tym powiedziałem, że ma Pan pod górę na samym początku? Dlatego, że chociażby Adam Nawałka był oczekiwany. Tymczasem jest Pan. Podobno dostał Pan nawet umowę z adresem domowym Adama Nawałki. To prawda? To od razu zdementuję. Takiej sytuacji nie było. Adam Nawałka, to co różni mnie od Adama Nawałki, fantastycznego trenera, fantastycznego człowieka, to było to, że Adam Nawałka miał 3 zgrupowania, zanim zaczął grać z Gibraltarem o punkty. Ja to, co wczoraj mówiłem, mam bardzo dużo czasu jak na trenera, żeby się przygotować, ja i mój sztab, do zgrupowania, ale zarazem mało czasu na sam trening. Zobaczymy, czy uda nam się, ja wierzę, że tak, połączyć wiedzę teoretyczną z praktyką, żeby zawodnicy przyjeżdżając na zgrupowanie, żeby już byli troszeczkę na innym etapie, żeby już mnie znali, żeby wiedzieli, czego ja od nich oczekuję i żeby tą wiedzę sobie przyswoili, przetrawili. Ja bardziej mówię o tym, że Pan jest trenerem nieoczywistym, bardziej o tym myślę. Zresztą okay. Nawałka miał więcej czasu, bo jeszcze miał mecze sparingowe i było ich kilka. Natomiast tu mam Nawałka miał 3 zgrupowania bez punktu grając. Otóż to. Mam na myśli bardziej fakt, że wiem, o czym Pan mówi. Kibice oczekiwali, dziennikarze się spodziewali, że będzie Adam Nawałka, a jest Pan. Jak się Pan z tym znowu czuje? Znaczy, dziennikarze wybrali Adama Nawałkę, to co, o czym mówi prezes Kulesza. Prezes wybrał Kulesza mnie. I tutaj nie było jakiejś niezdrowej rywalizacji między mną a selekcjonerem Nawałką. Wręcz przeciwnie, my się bardzo szanujemy. Wczoraj wieczorem SMS-ami przysłał z gratulacjami. Wiem, o czym Pan mówi. Adam Nawałka też na początku nie miał łatwo, bo też wszyscy mówili, jak to trener z Górnika, który zajmował odległe miejsca w lidze, objął reprezentację, początki, granie zawodnikami Górnika, powoływanie. To też był trudny moment, ale oczywiście o czym innym chce Pan usłyszeć. Oczywiście jest mi trudno na początku. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Zdaję sobie sprawę z tego moje otoczenie, moja rodzina, moi asystenci, że my tutaj taryfy urlopowej nie będziemy mieli, ale ja się tego spodziewałem, że decydując się na podjęcie pracy w reprezentacji Polski, będzie trudno, będzie ciężko, ale satysfakcja z tego miejsca, w którym jestem i możliwość pracy z najlepszymi piłkarzami w Polsce, z najlepszym piłkarzem na świecie jest olbrzymia i to, co powiedziałem wczoraj o trenerze Kasperczaku, to, co mogę powiedzieć o trenerze, panu trenerze Oreście Leńczyku, oni byli świetnymi trenerami, a nigdy nie dostali takiej szansy, żeby zaistnieć w reprezentacji, choć bardzo na to zasłużyli. Ja tą szansę dostałem, chociaż niektórzy pewnie uważają, że niesłusznie. Powiedział pan, że będzie trudno, a tego się pan spodziewał? Spodziewał się pan takiej okładki, że podzielił pan Polskę w przeglądzie sportowym? Od 2007 roku nie kupuję przeglądu sportowego, sporadycznie czytam w internecie, powiem dlaczego. Wygraliśmy Mistrzostwo Polski z Legią Warszawa i następnego dnia, mówię o ostatni mecz z Legią Warszawa, zresztą rozmawialiśmy, parasolka przeleciała nam koło głowy. Pamiętam. I następnego dnia, może nie następnego, bo to była sobota, w poniedziałek ukazał się tytuł w przeglądzie sportowym, wracaliśmy do Lubina, jaka liga, taki mistrz. I powiedziałem sobie, że nie, rok wcześniej Legia zdobyła też mistrzostwo podobnej ilości punktów, różnica była 1 punktu, liga była taka sama, ktoś nas nie szanuje i od tego czasu powiedziałem sobie, nieważne kto rządzi przeglądem, kto nie rządzi, czerpie wiedzę po prostu z innych źródeł. Rozumiem, że pan czerpie wiedzę, ale mam na myśli tutaj, jest to dziennik opiniotwórczy. Czy pan się z tym zgadza, że pan czyta dzisiaj przegląd sportowy? Proszę? Wie pan, ile osób czyta dzisiaj przegląd sportowy? Wiem, że nakład spada, ale nie o tym mówimy. Mówimy o tym, że czy pan uważa, że pan rzeczywiście dzieli Polaków w tym momencie jako trener? Myślę, że nie. Jest grupa, jak to mówią, pod przywództwem między innymi pana kolegi, szefa Kanał Plus, który skupia wokół siebie dziennikarzy, którzy mają krytyczny stosunek do mojej osoby i na każdym momencie, czy ja wygrywam, czy przegrywam. Jak wygrywam, to najczęściej milczą, jak przegrywam, to ten atak się uwidacznia, zapraszanie tendencyjne gości i tak dalej, tylko po to, żeby powiedzieć coś złego na temat temu. Ja się do tego przyzwyczaiłem, ja sobie z tym poradzę, ja się tego nie przejmuję, bo
to nie strzeli mi gola bezpośrednio na boisku. Ja muszę przekonać drużynę do siebie, a uważam, że 20 ponad lat pracy w zawodzie trenera, mam odpowiednie kwalifikacje, byli różni trenerzy fantastyczni pracujący z reprezentacji Polski, z mniejszym doświadczeniem ode mnie sobie radzili, ja sobie też poradzę. Ale przyzna pan, że atmosfera wokół reprezentacji jest rzeczą bardzo istotną. Mam tutaj na myśli taką dobrą atmosferę, która buduje też zespół, pana, piłkarzy. Ona na samym początku, na samym starcie, nawet biorąc pod uwagę okładkę dzisiejszego przeglądu sportowego, ona nie jest najlepsza. Myślę o takim momencie wyjściowym dla pana. Tak, ale ja przypominam sobie kadencję trenera Piechniczka, miałem wtedy 12 lat, były mistrzostwa świata w Hiszpanii i po dwóch pierwszych meczach, gdzie zremisowała się z Włochami i z Kamerunem, już pakowano Polaków do samolotu. Ja to pamiętam jeszcze jako młody chłopak, nie było internetu, były tylko gazety i telewizja. Była olbrzymia presja na trenerze Piechniczku, na Zbigniewie Bońku, i bo on był wtedy liderem tej reprezentacji, zdobyli medal, wyszli z tego. Ja też wierzę, że my z tego wyjdziemy. Mnie tylko może obronić wynik, nie to, co będę mówił w telewizji. Było wielu trenerów przede mną, co ładnie opowiadali, a finał był taki, że nie było wyników. Ja chcę jak najmniej mówić, ta aktywność medialna, która dzisiaj jest, to nie jest moje widzimisię, że chodzę od telewizji do telewizji. Dzisiaj rano rozpoczęliśmy już wywiadem w RMF i mój wieczór skończy się dzisiaj wieczorem w kanale sportowym i na tym chcę zamknąć tą całą działalność medialną. Ja oczekuję inaczej, że będę miał troszeczkę czasu, żeby popracować. Spotkam się za miesiąc z mediami, powiem, co zrobiłem, czego nie zrobiłem i jak wygląda sytuacja kadrowa, kto ma szansę być powołany i tak dalej. Dlatego doceniam, że pan tutaj jest i że możemy porozmawiać, bo jeszcze trzymając się tej kwestii atmosfery, która jest ważna, o tym też mówił Włodzimierz Lubański, że trener, który ma tak mało czasu, musi zadbać, żeby ta atmosfera była właściwa. Ale wie pan co, czasami taki syndrom uleżonej twierdzy też działa motywująco na wszystkich. Na pewno działa na mnie, na moje otoczenie, mówię o trenerach, którzy będą ze mną współpracować. I wierzę w to, że też na zawodników. Zawodnicy są dzisiaj zmotywowani tym, przychodzi nowy trener, nie wiedzą do końca, co mogą po mnie oczekiwać, oprócz tych, którzy ze mną pracowali, ale też wiedzą, że to jest bardzo duża szansa na to, żeby pojechać na Mistrzostwa Świata, dla niektórych być może ostatnia. I wiedzą też, że nie pracują z trenerem, który odszedł w takim, a nie innym momencie. I to może zadziałać jako pozytywny akcent i ja w to wierzę, że tak będzie. Panie trenerze, ja wiem, bo wczoraj pan o tym powiedział na konferencji prasowej. Wiem, że pan powiedział, że niczego pan złego nie zrobił, że nie ma pan statusu świadka koronnego, ale muszę pana zapytać, ten temat będzie wracał, jeśli nawet nie w polskich mediach, to będzie wracał jeszcze być może kiedyś w przyszłości. Czy pana to nie uwiera, te 711 połączeń dzisiaj, po latach, po tylu latach? Znaczy, z fryzjerem, inaczej, Ryszardem Forbrichem, żeby ci, którzy nie wiedzą, żeby wiedzieli. Ktoś stworzył kiedyś prawo i prawo mówi wyraźnie. Ktoś jest skazany, ktoś jest niewinny. I ja jestem człowiekiem niewinnym i ja już mam dość tego tłumaczenia. Jeśli ktoś mi zarzuca, że ja nie wystawiłem optymalnego składu, który grał... Nie. Ja panu tylko powiem jedną rzecz. Gramy z Legią i pięciu zawodników w następnym meczu nie gra. Ktoś powie, wystawił rezerwowy skład, ale nikt się nie zastanawia, dlaczego ci zawodnicy nie grali. Ja już nie mam siły tłumaczyć tego. Dzisiaj wychodząc z redakcji RMF-u, połączyłem się z żoną i rozmawiam z żoną. Obok stał redaktor Mazurek, zrobił nagłośno mówiący, nie? I rozmawia redaktor Mazurek, mówi tak, panie redaktorze, kiedy to się w końcu skończy? Żona mówi do niego, już mają wszyscy tego dość, moja rodzina, ale ja to wytrzymam. Być może rodzina moja będzie miała z tym problem, ja to wytrzymam. Okej, okay. Ja tylko pytam z perspektywy czasu. Czy pana to nie uwiera? Czy pan tego nie żałuje, mówiąc krótko? Redaktorze, pan zaprasza różnych gości, pan spotyka się, ma pan różnych kolegów w ławce, na studiach, gdziekolwiek pan bywa. Różnie się losy toczą ludzi. Jedni idą robią sukcesy, idą w politykę, robią karierę jako trenerzy, inni idą w drugą stronę. Ja nie mam sobie nic do zarzucenia. Kontaktował się ze mną człowiek, którego znałem długo, długo wcześniej. W momencie, kiedy nie był skazany, nie był o nic podejrzany, w tym czasie był normalnie, tak jak my tutaj siedzimy, normalnie funkcjonował. A co on robił poza tym, co ja wiedziałem, to już mnie nie interesuje. Później się okazało dopiero, kim był i co robił. I ja nie mam nic wspólnego. I niech pan sobie wyobrazi, że pracowałem chyba w 10 klubach, bo się pogubiłem w tym wszystkim. Pracowałem z ponad 300 piłkarzami, średnio 30 piłkarzy w klubie. Dlaczego żaden piłkarz nigdy nie powiedział, że ja zrobiłem coś złego? Że mówiłem, że dzisiaj chcę, żebyście przegrali mecz, albo powiedziałem, że dzisiaj ktoś nam pomoże wygrać mecz. Czy pan w to wierzy? Wie pan, kto był trenerem, jak Łukasz Piszczek dostał zarzut korupcyjny w Zagłębiu Lubin? Wie pan, kto był trenerem w Widzewie Łódź, jak Widzew dostał zarzuty korupcyjne? Wie pan, kto był trenerem, jak było w Jagiellonii korupcja? Niech proszę to sprawdzić, tak? I nikt nie ma do tych trenerów pretensji, tylko wszyscy mają do mnie pretensje, nie, o coś, czego nie zrobiłem. Nie, pan też. Ja nie mam pretensji, ja tylko pytam. Pytam też pod kątem pierwszego trenera, trenera reprezentacji Polski, najważniejszej drużyny w kraju. Mhm. Czy nie sądzi pan, że taka osoba właśnie powinna być poza wszelkimi spekulacjami i podejrzeniami? O to pytam.
Ja jestem poza spekulacjami. To są spekulacje wąskiej grupy osób, którzy robią problem z problemu, gdzie go nie ma. Jeśli prokurator, który bierze pieniądze za to, żeby dbać o to, żeby prawo zostało przestrzegane przez okres, gdzie ta sytuacja miała miejsce w 2004 roku, dzisiaj mówimy o 18 lat później o tym, nie postawił mi żadnego zarzutu, to co ja mam więcej powiedzieć jako człowiek? Ja nie irytowałbym się pan na moim miejscu, a ci wszyscy moralizatorzy, nie oglądałem wczoraj programu w Kanał Plus, ale dzwonili do mnie moi znajomi. Jak mówię o moralności, ktoś taki jak Radek Majdan, czy jeszcze paru innych dziennikarzy, którzy tam brali w tym udział, ci, którzy znają tych ludzi, to wiedzą, że oni ostatni powinni się wypowiadać na ten temat. Stróż moralności. Czyli po jakimś czasie, po wielu latach od tej sytuacji, ani pan nie żałuje, ani pana to nie uwiera. Nie, to nie mogę powiedzieć, że nie żałuję. Uwiera mnie to. Ja bym skłamał, gdybym powiedział, że to mnie uwiera. I uwiera mnie to bardzo, tym bardziej, że ja nie, w jaki sposób ja się mogę bronić. Ktoś mówi, że ja się nigdy z tego nie wytłumaczyłem. Jak ja w 2010 roku dokładnie wszystko opisałem, na portalu weszło u Krzyśka Stanowskiego dzień po dniu, szczegół po szczególe, tabela po tabeli. Nikt tego nie chce czytać. Ja nikogo nie przekonam tych, którzy mi którzy mi nie wierzą. Każdy będzie szukał dziury w całym. Będzie opowiadał Szczepek czy inni dziennikarze to czy tamto. Ja też mógł różne rzeczy na ich temat opowiadać, ale ja jestem trenerem reprezentacji. Ja chcę się odciąć od tego, ja chcę być ponad to. Ktoś mi uwierzył, ktoś mi nie uwierzył, ale chciałbym, żeby kibice uwierzyli w reprezentację. Nie muszę wejść w Rzym. Ja chcę, żeby uwierzyli w reprezentację. Dobrze. Jako trener reprezentacji Polski wybiera się pan do Roberta Lewandowskiego, do, tak pan powiedział na konferencji, do Kamila Glika i do Grzegorza Krychowiaka. Tę trójkę akurat łączy fakt, że oni naprawdę byli zwolennikami powrotu Adama Nawałki. Jeszcze dodajmy do tego Wojtka Szczęsnego. Jeszcze Wojciech Szczęsny. Ja mówię o tej trójce, bo czytam wyraźne wypowiedzi całej tej trójki, że oni czekali na Adama Nawałkę. Nie będą dla pana to łatwe rozmowy. Nie, myślę, że będą, bo już są. Proszę sobie wyobrazić, że wczoraj Wojtek sam Szczęsny do mnie zadzwonił, że chciał ze mną porozmawiać. Bardzo sympatycznie wieczorem porozmawialiśmy, już późno w nocy to było. To Wojciech Szczęsny. To nie z tej trójki nikt, czyli okay, ani nie Robert, ja ani nie Kamil, ani nie okay, Grzegorz Krychowiak. Kamil Glik, tak? Tak. Kamil Glik, no pewne rzeczy nie mogę ujawniać. Kamil Glik jest bardzo zadowolony, że będzie miał okazję ze mną pracować. Poznaliśmy się bliżej już wcześniej. Pomagał mi w niektórych stażach. Czasami jeździłem na obserwacje. Pomagał mi chociażby w Salerno z trenerem Venturo, który preferował system 3-5-2, który chciałem zgłębić. Spotkaliśmy się przypadkowo, może nie, ale spotkaliśmy się na Sylwestra w Arłamowie, gdzie była gala kanału sportowego. Mieliśmy okazję bliżej się poznać i Kamil nie ma nic przeciwko mojej osobie. Z Lewym rozmawiałem, rozmowa była sympatyczna. To, że zawodnicy bardzo lubią, szanują, podobnie jak ja, trenera Nawałkę, to mnie bardzo cieszy, bo to pokazuje klasę piłkarzy, którzy pracowali z trenerem, którzy odnieśli sukces. Proszę zapytać o mnie, zawodników, z którymi pracowałem, może połączymy z niemałymi wyjątkami, ci, którzy mnie grali w Legii, zapytać o zawodników z U21, których jest bardzo dużo w reprezentacji i powiedzą podobnie. Nie mówię, to nie jest samo chwalenie się, ale tak jest. I to bardzo cieszę, że zawodnik potrafi docenić trenera, który mu w życiu pomógł. Absolutnie tak. Ma pan na pewno bardzo duże grono piłkarzy, którzy czekają, czy czekali na pana, czekają też na szansę w reprezentacji, ale jeśli mówimy o tym trzonie, no to faktem jest, że Robert o stylu, który pan prezentował, wypowiadał się ostrożnie, jeśli nie powiedzieć, nie podzielał tego sposobu grania. Wiem, że wynik będzie oceniał pana pracę. Natomiast faktem też jest, że no musi pan zjednać sobie kapitana reprezentacji Polski. To musi być ktoś, kto za panem pójdzie w ogień. Przychodziłem ponad rok temu do Legii, to podpowiedzi ludzi, którzy na co dzień pracowali w klubie, że muszę kupić szatnię, żeby szatnia była za mną. A nie musi pan? Powiem panu, na czym to polega. Kupowanie szatni powszechne polega na tym, że trener musi przekonać kompetencjami. Jeśli pan jako zawodnik uwierzy, że ja mogę panu pomóc, to pan będzie mi ufał. I moi zawodnicy w Legii mi zaufali i odnosili, każdy z nich grał lepiej niż jak przychodziłem. Jak pan popatrzy, jak grał Jędrzejczyk, Wieteska, Mladenowicz, Juranowicz i tak dalej. Powiem panu do czego, ja wiem o czym pan pyta, za chwilę to wyjaśnię. Tak samo będzie z naszą reprezentacją. Oczywiście czasu jest niewiele. Ja powiedziałem, że czasu na przygotowania jest dużo, ale czasu na sam trening jest mało. Można opowiadać, jak trzeba grać na fortepianie, ale samego grania na fortepianie będzie dużo. Ale pracujemy z piłkarzami wybitnymi, którzy grają w świetnych klubach, pracują ze świetnymi trenerami. Ja muszę tego tylko na nowo ulepić drużynę. Chciałbym, żeby ta drużyna grała na podobny poziomie, jak grała z Anglikami. Pyta mnie pan o sposób gry. Nie. Zawsze to powtarzam. Panie rektorze, pozwoli pan skończyć. Piłkę w meczu dobrych zespołów, jak grają między sobą, tracisz około 300 razy. Czyli 300 razy musisz zareagować po stracie piłki, musisz piłkę umieć odebrać. Jak jej nie odbierzesz wysoko w pressingu, musisz się cofnąć i odebrać ją niżej, tak? Musisz tego nauczyć. Do mnie mają pretensje, że moje zespoły grają defensywnie, moje zespoły grają w sposób uporządkowany. Ja lubię porządek na boisku. Dlaczego wygrywamy z silniejszymi od siebie? Moja reprezentacja wygrywa z Danią, z Belgią, z Włochami, z Portugalią. Legia wygrywa z Leicester, Slavią i tak dalej.
Myśli pan, że to jest przypadek? Ktoś powie, że przypadek. Ci wszyscy moi krytycy powiedzą, że przypadek, defensywna piłka. Jak fundamentem do sukcesu polskiej piłki, jaki był mecz? Z Niemcami. Nie, mówię wcześniej. W historii polskiej piłki. Zacząłem od Kazimierza no. Wembley. Jak mecz wyglądał w Wembley? Ile razy byliśmy na połowie w Anglii? Coś się zaczyna od czegoś. Fundamentem, jak Nawałka, pamiętam, jak był Adam Nawałka strasznie krytykowany po tych meczach towarzyskich. Wygrał z Gibraltarem, wszyscy mówią, każdy wygra z Gibraltarem, organizacja taksówkarzy. Wygrał z Niemcami i to był fundament. Ja chciałbym, żeby fundamentem dla mnie, dla tej reprezentacji był mecz z Rosją, bo to jest idealny moment na to, żeby stworzyć taki fundament. Fundamentem dla młodzieżowej reprezentacji Polski był mecz z Danią, jak graliśmy. Chciałbym, żeby dla tego, pomyliłem chyba, że z Rosją, żeby był mecz fundamentem, a z Danią był dla młodzieżówki. I cały czas do tego meczu wracaliśmy, że my potrafimy grać lepszymi od siebie. My możemy, my umiemy, my pokazaliśmy. Trenerze, tylko że będzie pan miał bardzo mało czasu na to kupienie szatni, na przekazanie swojej wiedzy i, tak jak pan powiedział, udowodnienie swoich kompetencji. Tam naprawdę to wszystko, co może pan zrobić, to musi pan zrobić przed jeszcze wejściem do szatni po raz pierwszy. Czy pan myśli, że gdyby przyszedł Szewczenko, powiesił marynarkę czy czapkę za 5000 euro, okej, on jest, czy to coś by zmieniło? Czy by przyszedł inny trener poza Nawałką, który zna drużynę? Czy to coś by zmieniło? Czy to by było, miałby więcej czasu niż ja? Miałby tyle samo, byłby w gorszej sytuacji, bo bym nie znał tych piłkarzy. Ja wbrew pozorom, może pan nie do końca się orientuje, ale ja tych wszystkich piłkarzy znam. Się orientuję, że pan zna. Zrobiłem sobie taką szeroką listę, jak gdyby na pozycjach zawodników w określonych systemach, to ja mam na tej liście ponad 20 piłkarzy, z którymi miałem kontakt jako trener. Pracowałem z nimi. Zrobiłem też taką listę, z którym się gdzieś spotkałem w życiu. Także ja nie wejdę, nie będę musiał się przedstawiać, kto ja jestem, albo kto ty jesteś. Poza może Keszem, którego nie znam, ale wybieram się na mecz, gdzie będzie grał Kesz, Aston Villa będzie grała z Leeds United z Klichem. Będzie grała. Ja go poznam wcześniej. Ja tych zawodników, których mnie znam, dlaczego chcę jechać do Roberta, do Krychowiaka, do Szczęsnego, bo ja tych zawodników znam z boiska. Oni mnie wiedzą, kto ja jestem, ale my nigdy tak bliżej nie porozmawialiśmy. Dlaczego chcę z Robertem porozmawiać nie dzień przed meczem, nie dzień po meczu, tylko wtedy, kiedy ma daleko do meczu i daleko po meczu. Bo że chcę, żeby wyłączył się całkowicie z tego, co go czeka, żeby otworzył się, żeby powiedział tak samo z Wojtkiem Szczęsnym. Wojtek Szczęsny, wczoraj rozmawialiśmy, pojadę do niego, grają teraz grają mecz u siebie, a w następny grają mecz u siebie w Puchar Polski, Puchar Włoch w środę. I mówi, że nie będzie grał. Mówi, usiądę koło trenera i porozmawiamy sobie w czasie meczu, możemy porozmawiać, żartował. I to jest absolutnie, trenerze, to jest klucz moim zdaniem przy tak krótkim terminie i przy tak niewielkim odstępie czasu, mam tu na myśli ten pierwszy mecz, 50 dni i gramy z Rosją. Wspomniał pan o meczu z Anglią. Pokażemy panu skład meczu z Anglią, żeby pan, nie wiem, czy pan pamięta, czy pan z pamięci pamięta, kto tam grał? Nie, siedziałem bardzo blisko, no to uwaga. O tym za ławką rezerwowych Anglików. To uwaga, w bramce Szczęsny, dalej Bednarek, Dawidowicz, Glik, potem Puchacz, Krychowiak, Linety, Moder i Jóźwiak i w ataku Lewandowski, Buksa. Czy pan tak widzi ten skład, bez Dawidowicza oczywiście, który jest kontuzjowany, czy pan taki skład widzi na mecz z Rosją, skoro ten mecz tak bardzo się panu podobał i uważał pan za mecz... Ja myślę, że to był najlepszy mecz za kadencji Sousy. I czy to jest skład, który pan mógłby dzisiaj z czystym sumieniem wystawić na mecz? Nie. A gdzie pan widzi zmiany? Ja nie chcę nikomu odbierać szans, ale nie, takiego składu bym nie wystawił w oparciu tylko same nazwiska. Nie bierzemy pod uwagę dyspozycji, nie bierzemy pod uwagę sytuacji w klubie, czy zawodnik gra, czy nie gra. Ja gdybym miał wszystkich do dyspozycji, wszystkich grających zawodników, na mecz z Rosją bym wystawił inny skład. A może pan powiedzieć, gdzie by pan szukał zmian? Nie, w jakich formacjach pan szukał zmian? Nie powiem, nie chcę nikogo urazić, żadnych piłkarzy. Ale już pan Marek, rozumiem, skład na Rosję w głowie. W głowie tak. Już teraz? Tak. I jeśli... Całą jedenastkę? Żadnych wątpliwości? Tak. Mam jedną wątpliwość. Na jakiej pozycji? Nie powiem. Nie powiem. Proszę mi wybaczyć. Dobrze. Nie chcę tutaj... A to szybko się pan pozbierał z tym składem już. Ja żyję reprezentacją od miesiąca już. Okej. Okay. No tym podobno pan zaimponował Cezaremu Kuleszy, że był pan przygotowany. To kilka takich krótkich pytań. Bo mówi pan o tym, że kadra musi być szeroka. Czy Kamil Grosicki do tej kadry może szerokiej wskoczyć? Tak, może jak najbardziej. Będę z nim rozmawiał, być może nawet dzisiaj, żeby czuł się zawodnikiem, który będzie bacznie obserwowany. Dlaczego o tym mówię? Dlaczego mówię o Kamilu? Dlaczego mówię, poruszyłem temat też nawet Artura Jędrzejczyka, z którym się też na pewno za chwilę spotkam. My gramy mecz o wszystko. Mecz z Rosją jest meczem o wszystko. To nie jest czas na budowanie drużyny na przyszłość. To jest mecz, który trzeba wygrać za wszelką cenę. I chcę wygrać to zawodnikami, którzy będą w bardzo dobrej formie, którzy mają już doświadczenie. Oczywiście jak będą młodzi w bardzo dobrej formie też. Kamiński jak będzie grał, tak jak grał na jesieni, może być podstawowym zawodnikiem, mówię o Kamińskim, Kubie z Lecha Poznań. Ja się przed tym nie bronię, tak samo Kozłowski czy inni.
inni zawodnicy. Ale to jest mecz, gdzie będzie bardzo potrzebny wysoki poziom sportowy, ale też duża umiejętność radzenia sobie w stresowej sytuacji, bo to jest tylko jeden mecz. Jeden błąd może dać przepustkę dalej, albo jeden mecz pozbawić tej przepustki. I chcę postawić na zawodników sprawdzonych, którzy mają doświadczenie, ale którzy będą też w formie, optymalnej formie. Jeśli ktoś nie będzie nawet dobry piłkarz, nie będzie grał w klubie, nie postawię na niego w Moskwie, bo on nie będzie w dobrej formie. Czyli doświadczenie, odporność na stres, na... Regularna gra w klubie. To jest klucz, żeby zagrać w meczu z Rosją. Tak. Mówimy tylko o tym meczu. Tak. Dalej nie wybiegamy. Nie, przyszłość nie ma sensu. Dobrze, panie trenerze. Mecz, czy to będzie Czechy, czy to będzie Szwecja, bo wczoraj coś mówi o tej Danii cały czas się powtarzało. Zaskoczył mnie pan swoją drogą, mówiąc, że nie będzie pan się przyglądał i Czechom, i Szwedom. Nie wierzę w to. No, to jest oczywiście... Nie wierzę w to, że pan tego nie będzie robił i że nie będzie pan nie się po tym meczu przyglądał. Nie chcę przekazać, że ja myślę o Czechach, czy o Szwecji. Tak samo robiłem jadąc na Mistrzostwa Europy do Włoch. Grałem pierwszy mecz z Belgią. Nie mówiłem słowa na temat Włochów. Mówiliśmy przez 2 tygodnie okresu przygotowawczego tylko o Belgii, że pierwszy mecz napędzi całe mistrzostwa. A powiem panu, dlaczego tak się... Pana ulubiony trener Leo Benhacker, jak jechał na mistrzostwa w 2008 roku, 2008 roku to było? Dostrzegam złośliwość, jak nie, pan mówi, nie. Mój ulubiony trener Leo Benhacker. Coś nie złośliwość, tylko byliście blisko. Pan i pana koledzy jeszcze. Ja nie mam za złe tego. Ja też mam dziennikarzy, okay, który jestem bliżej troszeczkę. Normalnie ktoś kogoś lubi i tak dalej. Różne okoliczności. Kto kogoś na ślub zaprasza, bo takie sytuacje też były za Leo Benhackera, którego cenię, bardzo lubię i jest to bardzo mądry trener. I powiedział jedną rzecz, którą powtórzył mi Andrzej Dawidziuk. To są takie złote słowa. Czasami spotykasz, idąc przez życie, mądrych ludzi. Dawidziuk, Andrzej, który na co dzień pracował w PZPN-ie, nie był w naszej kadrze, przyjechał kiedyś na zgrupowanie, pojechaliśmy na towarzyski mecz do Anglii. I mówi, słuchaj, jak chcesz przygotować drużynę? A ja mówię, no wiesz, musimy mieć siły na cały ten 3 mecze, bo może wyjdziemy z grupy i tak dalej. Wiesz co Leo Benhacker mówi? Jedną rzecz mówi, że gdyby mógł cofnąć czas i tak dalej, to by zrobił wszystko, żeby przygotować drużynę na pierwszy mecz. Tylko pierwszy mecz. Nie myśl o tym, że trzeba mieć siły na drugi, na trzeci mecz. I tak samo ja chcę przygotować zespół jak najlepiej na mecz z Rosją. I tu jesteśmy zgodni. Ale kilka konkretów, panie trenerze. Jaki duet napastników, jeśli duet? Lewandowski Buksa, Lewandowski Świdelski czy Lewandowski Milik? Który się panu bardziej podoba? Znam Buksę, znam Świderskiego, grali w mojej reprezentacji, Lewandowskiego też znam. Mhm. Jest jeszcze Piątek, jest Milik. Wszystko zależy od tego, kto będzie grał i ile będzie grał. Nie, pan już ma to przygotowane. To już pan wie, któremu panu się bardziej duet podoba. Myślę, że rozważam koncepcję, są dwie koncepcje rozważane w mojej głowie. Gra dwójką napastników i jeden zawodnik ustawiony na pozycji rozgrywającego, typowego dziesiątka, taka powiedzmy grająca do przodu. Ewentualnie jeden napastnik i dwie dziesiątki pod nim. Dwie koncepcje. Nad tymi się zastanawiam. Czy tak od początku, czy ewentualnie robi zmianę, czy zrobi zmiany korekty w czasie meczu. Mówię o ustawieniu 3-4-3. A powiedział pan o tych dwóch dziesiątkach? Kogo pan tam widzi? Na pewno Zieliński, Piotrek. Mm-hmm. I ten drugi mnie interesuje. To może być niespodzianka na dzisiaj. Ale to może być Kacper Kozłowski? Może być Kozłowski, może być Szymański, może być ktokolwiek inny, także nikogo nie tutaj. Każdego biorę pod uwagę. Mam swój plan w głowie. Ale mówię, wszystko zobaczymy. Zobaczymy, w jakiej dyspozycji będzie Grosicki, Kamil. Grając 3-4-3 czy 3-5-2. A tak chce pan grać. To tak będziemy zmieniać to ustawienie. Mm-hmm. Płynnie to będzie. Możemy grać szeroko ustawionymi skrzydłowymi. Może grać Kamil Grosicki, może grać Kamiński Kuba, może grać Robert Lewandowski i mamy szeroko grających skrzydłowych, ale możemy też grać na dwie dziesiątki, czyli może grać Zieliński, może grać Szymański, może grać inny zawodnik na tej pozycji Kozłowski i tak dalej. Z tego, co pan mówi, wnioskuję, że Sebastian Szymański powołania może się spodziewać. Ja znam Sebastiana Szymańskiego, wierzę w niego, ma olbrzymi potencjał i grał bardzo dobrze w reprezentacji Rosji. Mecz odbędzie się na Dinamo, prawdopodobnie dzisiaj zapadnie decyzja na stadionie, jego stadionie i to na pewno też dodatkowa motywacja dla niego. Ma duże szanse, żeby na pewno być powołanym, a czy wywalczymy jeszcze w pierwszym składzie, trudno mi na dzisiaj powiedzieć, będę go widział 26 lutego. A jak pan przeglądał, na pewno pan nie tylko przeglądał, ale i analizował grę reprezentacji Rosji, to co się panu rzuciło przede wszystkim w oczy? To jest drużyna, która trener Czesow, z którym mam świetne kontakty, też mi gratulował objęcia posady trenera. Grał troszeczkę inaczej, grał na wysokiego napastnika, na dziubę. Dzisiaj my musimy rozważyć dwie koncepcje. Czy trener Karpin, grający często 4-3-3, gra bez dziuby, nie będzie grał Smołow, czyli napastnik troszeczkę inny niż Głowi dziuba. Też nie będzie grał. Głowi nie będzie grał, ale mówię, kto zagra w napadzie? Być może ten, który strzelił bramkę na Legii, zapomniałem jego nazwiska w Spartaku teraz tutaj.
on też grywa na tej pozycji. Może grać Czało w CSKA Moskwa, reprezentant młodzieżówki na tej pozycji. Wszystko zależy od tego, czy Dziuba pogodzi się z trenerem Karpina. Jeśli będzie grał Dziuba, to my też będziemy musieli grać inaczej. Jeśli będzie grał inny napastnik, Dziuba nie jest może taki ruchliwy, ale jest silnym zawodnikiem i ta koncepcja gry w trakcie troszeczkę się Rosji zmienia. Mi się generalnie rzuciło w oczy to, że trener Karpin na 7 meczów stracił 2 bramki. To mi się rzuciło w oczy. Jeszcze jedna samobójcza. Prawda? Tak. To robi wrażenie, że przebić się przez ten mur nie będzie wcale takiej rzeczy. Tak, bo świetnie gra Dzikija. Dzikija, grając przeciwko Spartakowi, on w tej drużynie grał. Grał Zobnin też jako defensywny pomocnik, ci dwaj zawodnicy. Pamiętam dokładnie, bo analizowaliśmy grę. Był troszeczkę po mistrzostwach świata nieprzygotowany fizycznie, bo i troszeczkę problemy z wagą były. Nie grał może jakoś rewelacyjnie, ale to jest bardzo solidny piłkarz, lewonożny stoper. Obok niego gra Divieje, którego pamiętam jeszcze z kadry młodzieżowej. W ramce jest Safonow, ich akurat trójkę całą pamiętam. Divieje, fantastyczne wprowadzenie, naprawdę piłkarz na duże kluby do grania, świetnie grający głową, ale też bardzo dobry, czysty, z czystym odbiorem i bardzo szybki. I stąd ta siła reprezentacji Rosji, jeśli chodzi o tą defensywę, bo dwaj stoperzy bardzo solidni, solidny bramkarz i jeszcze dobry defensywny pomocnik. Trenerze, a wie pan, ile razy wygraliśmy z Rosją na wyjeździe albo w Związku Radzieckim? Ani razu, ja wiem. Otóż to. Historię trzeba znać, historię nie wolno żyć. Ja lubię takie sytuacje. Gorzej, jakbyśmy zawsze wygrywali z Rosją i pojechalibyśmy z takim nastawieniem, że my tu przyjeżdżamy, tylko zastanawiamy się, czy będzie w kranie ciepła woda, żeby się wykąpać, bo my to zawsze wygrywaliśmy. Czyli to pana bardziej nakręca niż zniechęca. Tak, nakręca, tak. Jestem bardziej skoncentrowany i myślę, że zawodnicy też będą bardziej skoncentrowani, bo mogą przejść do historii, nie tylko stworzyć sobie szansę na awans, na mistrzostwa w Katarze, ale to pokonując pierwszy raz Rosjan. I ja wiem, jaki to jest ciężar gatunkowy tego meczu, ale to nie jest tak, że ja jestem jakimś trenerem pozbawionym wyobraźni, że my mamy taki zespół, że my tam nie zginając kolan wygrywamy. To będzie ciężki mecz. To może być mecz, gdzie jeden błąd decyduje o tym, o sukcesie i my musimy ten błąd wykorzystać. Musimy stworzyć sobie oczywiście więcej sytuacji. Że my go nie możemy popełnić. Ja mam wrażenie, że biorąc pod uwagę tę reprezentację, to ona naprawdę ma za sobą mnóstwo meczów, gdzie popełniała błędy i to dość szybko. Co pana zdaniem trzeba poprawić? Czego ta drużyna potrzebuje? Ja myślę, że ta drużyna pokazała jedną bardzo istotną rzecz, która umknęła wszystkim. Że z dobrymi zespołami oni naprawdę potrafili grać. Mówię oni, w sensie taki, bo mnie nie było jeszcze. Jak sobie przypomnę mecz na Wembley, tam bardzo długo był korzystny dla nas wynik remisowy, tak? Straciliśmy bramkę po stałym fragmencie. Bez Roberta Lewandowskiego i bez Roberta, i to był bardzo dobry mecz w reprezentacji Polski. U siebie z Anglikami też był bardzo dobry mecz. I to pokazuje, że z dobrymi zespołami potrafimy grać. Mamy problem. Byłem na meczu z Andorą, chyba na Legii był ten mecz, gdzie męczyliśmy się, lewy strzeli bramkę około 40 minuty. Tak troszeczkę w takim stylu Bursa Lee uderzył, padła bramka. Męczyliśmy się w tym meczu. Nie szło nam. Bo tak jak mówię, my też z Legią się męczyliśmy z zespołami, które się cofają, bo to trzeba szybko rozgrywać piłkę. Ale czego potrzebuje ta kadra? Czego potrzebuje ta kadra? Stworzenia warunków, żeby Robert Lewandowski czuł się tak jak w Bayernie, czyli żeby dochodził do sytuacji, żeby był często w pobliżu pola karnego i inni muszą przygotować mu taką grę, czyli musi być środek kreatywny, utrzymujący piłkę w grze, który będzie pod presją, bo Rosjanie bardzo dobrze grają pressingiem, 4-3-3, bardzo wysoko wychodzą, często odbierają piłkę, ale bardzo często też zespół, który wyszedł spod tego pressingu, miał dużo miejsca za plecami obrońców, bo ta obrona się ustawia wysoko. Jeśli my będziemy mieli piłkarzy w środku pola typu Moder, typu Krychowicz, jak Zieliński, jeszcze inni piłkarze, których mógłby wymieniać, Kozłowski i inni, którzy grają na małej przestrzeni, potrafią grać pod presją, to będziemy mieli dużo miejsca do szybkich wejść skrzydłowych, wahadłowych, w zależności od systemu, jak będziemy grać. Wie pan, że tego się nie da zrobić w dwie jednostki treningowe. Ja wiem, ale... A co można zrobić? To jest tak, panie dyrektorze, gdybym... Lubię posługiwać się zawsze takimi naucznymi przygodami. Jeśli pan umie grać na skrzypcach i ja panu dam nuty, nawet pan nie zrobił nigdy tego utworu, to jak pan umie grać i czyta pan nuty, pan ten utwór zagra, tak? Tylko ja muszę rozpisać te nuty. Jak ja je dobrze rozpiszę, to jest duża szansa, że ci moi artyści zagrają w ten sposób, tak? Bo mówimy o artystach. O artystach? Tak. W reprezentacji Polski? Tak. Mówię o Lewandowskim, mówię o Zielińskim. To są artyści. Okej. Mi się podoba pana entuzjazm i pana zapał, natomiast wie pan dobrze, że to jest do pierwszego meczu. To, ja wiem, panie dyrektorze, ale mi to wszyscy mówią, ja to powtórzę. Dziś rano wstałem, mówię, słabo spałem, nie mogłem zasnąć, obudziłem się bardzo wcześnie, szedłem do dyrektora Mazurka i powiedziałem mu, i on mnie to samo pyta, a co będzie, jak przegrać i tak dalej. Panie dyrektorze, dziś rano wstałem, jak się goliłem, nie myślałem o tym, że kiedyś umrę.
I tak samo ja nie myślę o tym, że przegramy ten mecz. Być może przegramy, bo to jest sport, wszystko się może zdarzyć, ale ja się tym nie zamartwiam. Wie pan, bo generalnie może pan bardzo dużo wygrać tym jednym meczem, nawet tym jednym meczem. Tych nieprzekonanych i tak nie przypomnę, będą mi przypominać okay, historię może... i tak dalej. I powiedzą, że jest przypadek, jak ja wygrywam mistrzostwo, czy wygrywam w pucharach, to wszyscy mówią, że przypadek, że to, że tamto. Nikt nie powie nigdy, że Michał zrobi coś dobrego. Dobrze, mówię o tej grupie. Prawda jest taka, że może pan dużo wygrać, ale też może pan dużo przegrać. Nie, nie mam nic do przegrania. Na pewno? Nie ma nic do przegrania. Ja uważam, że czy to będzie Szewczenko, czy to będzie trener Nawałka, który dostałby szansę. Ale jest pan już. Już nie rozmawiamy o innych. Już jest pan. Okej. Ja mogę przegrać tak, jak każdy w sporcie może przegrać. Wielcy trenerzy przegrywali mecze. Ale ja zrobię wszystko, żeby tak się nie stało. Jeśli my przegramy, Rosja będzie lepsza, to co ja jako trener mogę zrobić więcej? Ja muszę się czuć fair wobec siebie. Mój sztab musi się czuć wobec siebie. My zrobimy wszystko, żeby przygotować jak najlepiej ten zespół. To jest sport, to jest piłka. Uważam, że delikatnym, gdybym miał określać, kto jest faworytem, pomimo tego, że będziemy grali w Rosji, nie wiemy w jakich warunkach, to my mając takich piłkarzy, którzy grają w czołowych klubach Europy i Roberta Lewandowskiego, minimalnie jesteśmy faworytem. Nie boję się tego powiedzieć, że nawet to Rosjanie mówią, mam kontakt z rosyjskimi mediami, oni mówią, że my jesteśmy dla nich faworytem. I ja się przychylam do tego, nawet jak nie byłem jeszcze trenerem reprezentacji Rosji, to rozmawiałem często, mam dużo znajomych w reprezentacji Rosji, oni uważają, że to jesteśmy my faworytem. I musimy sobie z tą rolą poradzić. Pan żartuje. My faworytem w Rosji, dlaczego? Gdzie nigdy nie wygraliśmy z nimi? Dlaczego nie? Uważam, że tak jest. Trenerze... No wiecie, to jest właśnie, brakuje entuzjazmu. Jak to mówi klasyk, wyjdźmy z tych drewnianych domków. Uwierzmy w tą reprezentację. Przychodziłem do Szczecina, zanim się jeszcze rozpoczął sezon. Jechaliśmy, przegraliśmy mecz z Kaiserslautern z trenerem Runiajiciem 5-0. Tego samego dnia Legia przegrała w Superpucha na Lechu 3-0. Następnego dnia jechaliśmy, za tydzień jechaliśmy do Poznania na mecz z mistrzem Polski z Legią. Wszyscy mówili, przegrają, 3 mecze, nie będzie Michiewicza. Wie pan, jaki był wynik? Nie pamiętam. Wygraliśmy 2-1. Trenerze, czym pan jeszcze na sam koniec przekonał, jak pan sądzi Cezarego Kulesza, że na pana postawił? Trzeba jego o to zapytać. Ja powiem tak, znam Cezarego Kuleszę z pracy w 2011 roku, krótkiej pracy w Jagiellonii. Wiem, jaki to jest człowiek. Niezwykle charyzmatyczny, skuteczny, sukcesy w biznesie tej skuteczności, ale też ma wrodzoną inteligencję do wyborów. Gdy brał Kamila Grosickiego, nikt go w Polsce nie chciał, on go wziął do Jagiellonii, dzięki temu zdobyli Puchar Polski, Superpuchar, jeszcze go dobrze sprzedał. Wielu zawodników, Klimala jest tego przykładem, nikt go nie chciał, w Legii go nie chcieli, on go wziął, sprzedał. Czemu pan o sobie nie mówi? Co powiem panu, pan ma cechy charakteru? I powiem panu jedną rzecz. Im bardziej ktoś naciska na, tak jak na was dziennikarzy, jeśli ja bym panu kazał, czy ktoś, wydawca, redaktor naczelny, żeby pan zadawał takie czy inne pytania, pan by się źle z tym czuł. Pan by wolał coś zadać po swojemu pytanie, tak? No tak czy nie? Oczywiście. I tak samo jest z Cezarym Kuleszą. I bardziej ktoś mu coś narzuca, tym on się bardziej przed tym wzbrania. Ja mam takie wrażenie, że to jest tego typu człowiek, ale myślę, że on nie zrobił wbrew tylko opinii, bo mój kolega fajnie, to był Mariusz Piekarski, że Cezary Kulesza tak powiązał dziennikarzy, tym swoimi przekazem, że oni się przez pół roku nie odkręcą. Ale wie pan, że to nie chodzi o dziennikarzy, to nie chodzi o wojenkę między prezesem a dziennikarzami, tylko nie, najlepszy wybór najlepszego człowieka na to stanowisko. I dlatego pytam, jakie pan ma cechy takie, jak pan mógłby sam siebie znamy ocenić? Znamy pan od dawna. Wie pan, oczywiście same złe rzeczy na mój temat, ale też parę dobrych na pewno też by się znalazło. Może pan sam sobie odpowiedzieć na to pytanie. Ja nie chcę mówić, co ja mogę sobie powiedzieć. A wie pan, że tę oblężoną twierdzę sam pan teraz tworzy, bo ja tylko pana pytam. Ja nie, niczego nie zakładam. A ja tylko panu odpowiadam. Nie wiem, co ja mam. Za mną przemawia praca. Ja pracuję ponad 20 lat w tym zawodzie, tak? Jak prześledzisz moją karierę, mówię o ludziach, to zobaczysz, że wszędzie, gdzie nie poszedłem, to zawsze drużyna robiła postęp. Tylko, że ta drabina w którymś momencie się kończyła. Jak nie dołożysz drabiny, czy nie kupisz nowych zawodników lepszych, żeby przedłużyć, podnieść potencjał, to w którymś momencie ta drabina gdzieś tam się zatrzymuje, tak? I robią się z tego problemy. Legia też zrobiła olbrzymi postęp. Gdybyśmy właściwych piłkarzy sprowadzili latem, albo nawet już zimą, gdzie była taka możliwość, to dzisiaj byśmy byli zupełnie na innym poziomie. Tak się nie stało z różnych względów. Nie chcę do tego wracać, nikogo oskarżać, wręcz przeciwnie, bo moje winy też tam musi ciążyć, moim zdaniem, ta seria meczów bez, mówię o Legii, ta seria meczów bez zwycięstwa, seria meczów przegranych. Pan nie odchodził jako tylko i wyłącznie, zdobył pan Mistrzostwo Polski, awansował pan do Ligi Europy. Ja odchodziłem jako lider Ligi Europy, panie redaktorze. Okej, zgadzam się. I ja też odchodziłem ale bardzo blisko dna PKO BP Ekstraklasy. Dwie kolejki w zapasie, tak? I byliśmy, graliśmy bardzo dobry mecz na Piaście Gliwice. Ale sam pan powiedział, że pan miał wstęp do piłki, że to się wszystko... Miałem wstęp do piłki, no bo ja w końcu czułem się osaczony, mówię to pierwszy raz, bo mieszkając w tym LTC, na początku było to miłe, bo cały czas byłem blisko w pracy i tak dalej, ale w którymś momencie, grając co trzy dni, przeczytałem ostatnio wywiad z Tuchelem. Tuchel mówi, że
jak zaczynają się puchary, czy wchodzi jeszcze puchar Niemiec, grając o 3 dni, wsiada w autobus i czasami zastanawia się, z kim my dzisiaj będziemy grali. Ja też byłem tym zmęczony, nie ukrywam. Tempo było od 6 lipca, zagraliśmy do końca sierpnia, 27, 13 meczów, powinniśmy zagrać 15, bo dwa były przełożone. To było zabójcze tempo dla mnie jako trenera, który zawsze chce być dobrze przygotowany do meczu. Ja byłem bardzo tym zmęczony, ale starałem się, że wiedziałem, że tylko tak możemy wygrywać z silniejszymi od siebie. Dobrze, to jeszcze jedna rzecz. Jak ten wstęp mija? Kiedy ten on minął? Bo pan powiedział, że miał pan wstęp do piłki, nie oglądał pan długo futbolu. To jak to mija? Mija wtedy, kiedy zaczęło się zainteresowanie reprezentacją. To wtedy nie miałem pewności, czy ja będę tym selekcjonerem, czy nie będzie, ale widziałem szansę dla siebie, że jeśli ktoś mówi, że bądź w gotowości, że możesz tą szansę dostać, to zaczynasz patrzeć, że jest jakieś światełko w tunelu. Może być to pociąg, ale może być światełko w tunelu. I od tego czasu troszeczkę mi się przestawiło na to, żeby znowu zacząć kochać to, co robiłem, bo nie ukrywam, że byłem bardzo zmęczony odchodząc z Legii i wycieńczony tym wszystkim, co się działo wokół mnie, bo presja była duża. Starałem się z tym radzić, ale no gdzieś te nerwy cały czas były pod wysokim napięciem. I dzwoni Cezary Kulesza i mówi panu, że jest pan brany pod uwagę. Pamięta pan, co pan poczuł, kiedy się rozłączyliście? Poczułem taką satysfakcję, że oprócz tego jak gdyby medialnego faktu, gdzie po odejściu Sousy niektóre media wymieniały wśród tych, którzy mogą objąć reprezentację, a to tylko wiadomo, fakt medialny, no też fakt taki naoczny, że tak powiem, nastąpił, czyli ktoś zadzwonił i zapytał, czy byłbym zainteresowany i poczułem się dobrze z tym. Też gdyby pan nie miał pracy, ktoś do pana zadzwonił i zaproponował w dobrej redakcji pracę, chociaż pan tu do końca życia będzie, to też by pan się ucieszył, że ktoś pana docenia. I ja też pomimo tego, że w Legii końcówka była słaba, bo wrzesień i październik był to słaby dla nas, a reszta była super, poczułem się, że jednak ktoś patrzy troszeczkę z innej perspektywy na to, co się działo ostatnio z moją pracą. Nie czuł się pan takim trenerem na dostawkę, trochę strażakiem, że jak nie wypali plan A i plan B, to weźmiemy wtedy Czesława Michniewicza. Nie, jak się popatrzy, to dzisiaj każdy aktor, Brad Pitt idzie na casting, czy Angelina Jolie idzie na casting, rywalizuje z innymi aktorami. Ja nie sądzę, żeby ona rywalizowała z kimkolwiek. No, pewno filmy staną takie. No, akurat nie trafił pan dobrze nazwiskiem. No może razem. Nie, no, ale są tacy, no Weronika Rosati wstrzelmy, tak, że idzie na casting, musi rywalizować z kimś, tak, bo ostatnio gdzieś tam o niej głośno też było. No to jest taki casting troszeczkę i do klubu, jak są trenerzy przymierzani, to zapraszają trenerów i trener mówi, wiele razy byłem w takich sytuacjach, opowiada, prezes pyta. Najgorsze jest tym wszystkim to, że trenerzy przyjeżdżają, mówią nazwiska, koncepcje i później ci trenera nie zatrudniają, a oni ściągają tych zawodników, trener polecił gdzieś tam w niższych ligach i tak dalej. I pytał pan o to, czy nie czuję się jakoś tak, że byłem któryś w kolejce, tak? Mhm. Nie, no jeśli jesteś przymierzony do reprezentacji, to nawet jako jest ten 10, to ktoś kiedyś powiedział z piłkarzy, pamiętam stare czasy jeszcze były, że na reprezentację to chyba trzecia, jak powiedział, z własnymi kanapkami przyjedzie nawet i autostopem, także ja tak samo. A widzi pan już różnicę między trenerem lokalnym, miejskim, z Poznania, z Lubina, z Warszawy, a trenerem ogólnopolskim, międzynarodowym? Znaczy, na razie przyjechałem do Warszawy w niedzielę, jestem tu 2 dni. Mam na myśli zainteresowanie, telefony, kontakty, znaczy, powiem panu, reakcje. Że od momentu, kiedy już byłem no w dużej mierze przekonany, że to ja mogę być tym selekcjonerem. Starałem się jak najmniej rozmawiać z moimi znajomymi, bo gdzieś tam informacje przeciekały do mediów. Zablokowałem telefon, nie chciałem nikogo oszukiwać, że coś jest na rzeczy, bo łatwiej mi było nie odbierać od kogoś telefonu niż kłamać w żywe oczy, bo nie lubię tego robić i wielu dziennikarzy dzwoniło, pisało, które znam od lat, czy to prawda, nie potwierdzałem, nie zaprzeczałem, bo nie chciałem, żeby ta informacja się gdzieś przedostała. Najfajniejsze było to, że wielu ludzi zarzuca mi, że gdzieś tam informacje wychodzą do mnie, do mediów. Mój serdeczny przyjaciel, uważam, że świetny dziennikarz, Krzysiek Stanowski, też wiedział o tej sytuacji, że jest zainteresowany zupełnie z innego źródła, o tym kiedyś może opowiem, ale też nie pochwalił się tym wszystkim. I ja również się nie pochwaliłem tym, że jest zainteresowanie moją osobą ze strony tutaj prezesa Kuleszy i nigdzie to nie wyszło, no praktycznie do samego końca. Okej. Okay. Wygramy z Rosją, trenerze? Ja w to wierzę, pan pewno nie, ale niech pan uwierzy. Czego pan uważa, że ja nie wierzę? No nie, no bo ja widzę dużo pesymizmu. Cieszmy się. Ostrożność. To jest ostrożność. Ale musi być pan pierwszym optymistą, to się zgadza. Natomiast ja mogę zachować rezerwę, bo proszę wybaczyć, to jest nic osobistego, ale wiele rzeczy słyszałem, wiele rzeczy widziałem później na boisku. I nie wszystko to, co się chce zrobić, wychodzi, mówiąc krótko. Okej, ale ja chcę, żeby... Ja po prostu wierzę w to,
że my mamy szansę, żeby wygrać ze Sionami, to nie będzie łatwa sprawa, żeby była pełna jasność. Potrzebuje wspiąć się na wyżynę swoich umiejętności, wykorzystać potencjał wszystkich najlepszych naszych piłkarzy, całej kadry, która będzie się przygotowała do tego. Jeśli tego nie zrobimy, nie wygramy z Rosją. Jeśli to zrobimy, mamy duże szanse, żeby wygrać z Rosją. I tak do tego będę podchodził. Ja nie opowiadam, że my wygramy 3-0 i będziemy z nimi grali w drugą połowę słabszą nogą. Tego nigdy nie zrobię. Szanuję swoją pracę, wiem, jak wygląda praca trenera. Trener od dobrego do złego dzieli grubość słupka. Od słupka się odbije piłka, wejdzie do bramki, dobry trener, od słupka rzut rożny, słaby trener. Ja wiem, o czym pan mówi, ale niech pan się wczuje w moją rolę. Gdyby pan dostał taką szansę, myślę, że też pan by starał się przekonać wszystkich, że wspólnie możemy osiągnąć ten cel. A bierze pan pod uwagę, że po tym jednym meczu pana misja może się skończyć? A nie wiem, czy ma pan żonę. Jak pan brał ślub z miłości, to zakładał pan, że za rok będzie rozwód? Czy myślał pan, że będzie wszystko dobrze? Ja tak samo nie myślę o śmierci, że ktoś umrze, gdzie każdy z nas umrze, i nie myślę o tym, że mnie mogą zwolnić. Kontrakt z Legią wygasa mój na koniec sezonu. Od 3 miesięcy już nie pracuję. Mam ważny kontrakt. Mój kontrakt z PZPN wygasa w czerwcu. Jeszcze ma pan ważny kontrakt z Legią? Do wczoraj. Czyli już nie jest ale miałem, ale 3 miesiące okay. Już nie pracowałem. No to zrozumiałem. A kontrakt był zawarty do końca sezonu. Ze związkiem mam podpisany kontrakt do końca grudnia, ale też może być rozwiązany w każdej chwili. Jak prezes Kulesza uzna, że nie spełniłem jego oczekiwań, czy nie spełniłem, to w każdej chwili można kontakt rozwiązać. Nie ma sytuacji, której nie można rozwiązać. Tak? Mówię o małżeństwie tak samo, także tak to wygląda. Trener optymista, Czesław Michniewicz, selekcjoner reprezentacji Polski. Bardzo realista. Panu i realista. Był moim gościem. Bardzo panu dziękuję za rozmowę i powodzenia życzę, trenerze. Uwierzmy.